Pan Artur Jurkowski napisał w kurierze, że zastąpienie proletariusza Słowiańska Kolonia przeszło bez problemu, ponieważ tamta nazwa kojarzyła się z Marksem i Engelsem. Nawiązując do odpowiedzi pana Gawryszczaka, może powiedziałbym, że a może dopisać po prostu do proletariuszy pana Jacka Kuronia, bo w tym pewnym okresie nie było wielkiej różnicy między działalnością pana Jacka Kuronia a innymi proletariuszami. Chciałbym, że też będę głosował przeciwko tej nazwie, przeciwko tej zamianie, właśnie z tego powodu, że w życiu się pana Jacka Kuronia były te pewne elementy. No niezbyt chwalebne i będę przeciw.